Pierwsza połowa XIX wieku. Młoda księżniczka Wiktoria ma zostać królową Wielkiej Brytanii. Czy to wydarzenie przytłoczy ją, czy wręcz przeciwnie, sprawi, że poczuje nareszcie upragnioną wolność? Czy poradzi sobie z zadaniem, które przygotował dla niej los? I czy w tę drogę pójdzie sama, czy znajdzie godnego siebie towarzysza? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. <trony> Księżniczka Wiktoria, jeszcze jako 17-letnia dziewczyna, w maju 1836 roku, poznaje w pewien sposób swoje przeznaczenie. Mianowicie z wizytą do Wielkiej Brytanii przybywa jej wuj, brat jej matki, książę Ernest z Saksonii Koburga, przywożąc ze sobą swoich dwóch synów: Ernesta i Alberta. I właśnie wówczas Wiktoria poznaje księcia Alberta. Chłopaka który jest bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie, a jednak udaje mu się zdobyć serce młodej księżniczki swoim wspaniałym, pięknym umysłem, niezwykłą urodą, delikatnością i subtelnością. Mają bardzo wiele wspólnych tematów, czytają te same książki, oboje uwielbiają Sir Waltera Scotta i jego osadzone w Szkocji powieści. Kochają muzykę, Albert jest nieprawdopodobnie inteligentny i elokwentny, czym bardzo imponuje Wiktorii. Czy więc okazuje się, że para zakochuje się w sobie, czy mamy tutaj szansę na małżeństwo? No więc oczywiście, że tak. Wiktoria nie była głupia, zresztą nikt przed nią nie próbował nawet zataić przyczyny tej wizyty w Wielkiej Brytanii. Chodziło właśnie o to, aby zapoznać tę parę ze sobą więc jak najbardziej Wiktoria ma świadomość tego co się dzieje. Jednocześnie trzeba podkreślić, co często umyka gdzieś w opowieściach o tej parze, iż nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. To było małżeństwo od początku do końca aranżowane. Wiktoria doskonale wiedziała, czego się od niej oczekuje i zamierzała spełnić te wymagania, przynajmniej na początku, a Albert po prostu bardzo dobrze pasował do roli, którą mu wyznaczono. W związku z czym wydawało się, że młodzi doskonale się porozumieli, i praktycznie droga do ślubu jest już bardzo prosta i krótka. Jednak kiedy w czerwcu, 20 czerwca 1837 roku, umiera król Wilhelm IV, jedyne co czuje Wiktoria, zostając nową królową, to przede wszystkim obezwładniająca i wszechogarniająca wolność. W tę drogę, aby uzyskać oficjalne informacje o śmierci panującego króla, wyrusza już sama. Już sama schodzi ze schodów, sama. Podąża korytarzem pałacu Kensington bez nieodłącznego towarzyszenia matki. Sama tę wiadomość przyjmuje i od tej pory sama chce rządzić i sama chce o wszystkim decydować. To staje się dla niej takim momentem kluczowym w jej życiu. Wiktoria od razu z ogromnym entuzjazmem zabiera się do bycia królową, ale pierwsze decyzje, które podejmuje, są dla niej bardzo ważne ze względów osobistych. Przede wszystkim postanawia odzyskać utraconą wolność, wyprowadzając matkę ze swojej sypialni. Ponieważ księżna Wiktoria, księżna Kentu. Pilnowała cały czas Wiktorii i pod pretekstem tego, aby ktoś jej gdzieś tam skrytobójczo we śnie nie zamordował bądź nie uprowadził, zdecydowała się spać ze swoją córką w jednym pokoju. Było to dla Wiktorii niezwykle krępujące. Po pierwsze, ona z matką, tak jak już wspominałam, miała bardzo złe stosunki. Ich więź praktycznie po wydarzeniach w Ramsgate została całkowicie przerwana. One z ledwością w ogóle ze sobą rozmawiały, a dla nastoletniej dziewczyny, już pomijając wszystko, Obecność matki w sypialni musi być niezwykle krępująca. Więc Wiktoria postanowiła matkę ze swojej sypialni wyprowadzić. W dodatku podjęła decyzję o tym, iż od tej pory matka może ją odwiedzać jedynie wtedy, gdy wcześniej się zapowie, a Wiktoria uzna, że tak, mam czas, by ją przyjąć. Matka nie mogła od tej pory wpadać do swojej córki bez zapowiedzi. Dla księżnej Kentu było to dużym policzkiem. No ale przyznajmy sami. Zasłużyła sobie na coś takiego, i Wiktoria po prostu dała jej to, na co pracowała przez całe życie Wiktorii, a przynajmniej przez ten czas, gdy Wiktoria już była świadomą nastolatką krzywdzoną przez własną matkę. Wiktoria zabrała się do bycia królową z ogromnym entuzjazmem. Miała jeden cel: chciała być zupełnie inna niż wszyscy do tej pory rządzący królowie. Dlatego nie chciała balować, nie chciała imprezować, nie cieszyła ją władza po to, by urządzać sobie kolejne piękne pałace, kupować drogie stroje i otaczać się faworytami. Postanowiła od początku zabrać się bardzo intensywnie do pracy. Wstawała o godzinie 8 rano, co musimy przyznać, że dla Wiktorii było ogromnym wyrzeczeniem, ponieważ ona przez całe swoje życie i zresztą do późnej starości uwielbiała wylegiwać się w łóżku. Ale wstawała o godzinie 8, czytała listy, czytała korespondencje, niektóre dokumenty, odpisywała na listy. Następnie o godzinie 10 jadła śniadanie ze swoją matką. Tak, z matką, no bo trzeba było zachować pozory. Ona nie mogła się tak całkowicie odizolować, była cały czas obserwowana, więc musiała zachować pozory tego, że w domu dzieje się w porządku. Następnie od godziny 11 do godziny 1.30 spotykała się ze swoimi ministrami. Chciała być bardzo up-to-date, jakbyśmy to powiedzieli, czyli chciała być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami rządowymi, dlatego oczekiwała, iż ministrowie, a w szczególności premier Lord Melbourne, będą ją o wszystkim informować codziennie. Nie tak jak teraz, gdzie królowa spotyka się z premierem raz w tygodniu i on zdaje jej relacje. Wówczas Wiktoria chciała trzymać rękę na pulsie. Nie ukrywajmy, że w tym trzymaniu ręki na pulsie pomagało jej to, iż niezwykle lubiła i ceniła Lorda Melburna. To była bardzo wyjątkowa postać, zresztą na pewno zrobimy sobie o nim odcinek. Natomiast był to mężczyzna samotny, który był pod ogromnym urokiem młodziutkiej księżniczki, a później królowej. Ona była również pod ogromnym jego urokiem, ponieważ odnajdowała w nim swego rodzaju postać ojca, którego przecież nie znała, nie miała. On był jej opiekunem, on jej o wszystkim opowiadał, wprowadzał ją w te arkana władzy, w te arkana życia parlamentarno-rządowo-gabinetowego, jednocześnie, będąc takim naprawdę. Na równym poziomie towarzyszem rozmów, spacerów, przejażdżek konnych mówi się, że ze sobą flirtowali, nawet pojawiały się takie żarty, jakieś ploteczki dworskie mówiące o romansie pomiędzy Wiktorią a jej premierem. Zresztą mówi się o tym, że był to najdłuższy platoniczny związek w życiu królowej Wiktorii. W każdym razie zaczęła z energią realizować swoje obowiązki, a było czym się zajmować. Świat zmieniał się błyskawicznie. To, co znali jeszcze poprzedni władcy, Jerzy IV, Wilhelm IV, w czasie panowania Wiktorii stawało się całkowicie nieaktualne. Rewolucja przemysłowa, zanieczyszczenie. Ale jednocześnie walka o prawa kobiet, o prawa pracowników, walka z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych, to wszystko to były kwestie, którymi Wiktoria nie mogła się nie zajmować w czasie swojego panowania. Potrzebowała więc przewodnika, który pomoże jej przez to wszystko przebrnąć, wejść w tę tematykę tak, aby podejmować dobre i słuszne decyzje. Pewne było to, że panowanie młodej królowej to będzie okres zmian. Wiktoria. Za wszelką cenę chciała pozmieniać całe swoje otoczenie, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Nie cierpiała pałacu Kensington, w którym się wychowywała, który nie tylko kojarzył jej się z traumą dzieciństwa i dojrzewania, ale również z miejscem bardzo ponurym, wilgotnym, ciemnym. Dlatego postanowiła z wielką ulgą przeprowadzić się do pałacu Buckingham, który pokochała na początku swojego panowania, a który miała znienawidzić pod koniec. Natomiast na początku zachwycona była takimi nowoczesnymi rozwiązaniami. Wszystko zrobione było na zamówienie króla Jerzego czwartego, a więc możemy być pewni, że było zrobione absolutnie gustownie i na najwyższym poziomie. Nie zmieniła się tylko jedna rzecz stosunek Wiktorii do matki i do Konroja. Conroy został absolutnie, możemy powiedzieć, wywalony z otoczenia królowej, i słowo wywalony jest tutaj bardzo delikatne. Mimo wielu nalegań, próśb, nacisków, Wiktoria nie tylko nie zgodziła się oczywiście uczynić z niego swojego doradcy, ale wręcz chciała pozbyć się go ze swojego otoczenia, nie mogąc ścierpieć nawet jego bliskości. Kiedy w czerwcu 1838 roku miało miejsce, miała miejsce koronacja królowej Wiktorii, Konroy nie został nawet na tę koronację zaproszony, zabroniono mu przyjeżdżać. I 28 czerwca 1838 roku rzeczywiście nastąpił ten dzień, na który Wiktoria czekała z niecierpliwością. Miała zostać koronowana na królową. Chodziło jej bardzo o to, aby koronacja obezwładniła, oszołomiła tłumy, ale bez ruinowania budżetu brytyjskiego, ponieważ pamiętała koronację chociażby Jerzego IV, która była tak kosztowna, że po prostu puściła państwo z torbami. Z drugiej strony pamiętała również koronację swojego stryja Wilhelma IV, swojego bezpośredniego poprzednika, którego koronacja uważana była za bardzo mało interesującą, za mało wystawną, za zbyt mało ceremonialną. Dlatego chciała, Czegoś pomiędzy. I rzeczywiście sama wyglądała oszałamiająco. Znosiła całą uroczystość, która jest długa, monotonna, żmudna, nudna i bardzo męcząca. Znosiła ją z ogromną pokorą, spokojem i cierpliwością. Nowością był fakt, że po pierwsze, cała ceremonia miała przebyć trasę od Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego, ale po drugie to, że na koronację nie mieli wejść dnia zaproszeni arystokraci. Wejść mogli wszyscy, którzy kupili dość drogi, trzeba przyznać, bilet. A więc mogli to być na przykład fabrykanci, bogaci mieszczanie, czyli osoby, które do tej pory w zasadzie trzymane były z dala od wszelkiego typu arystokratycznych wydarzeń. To była zdecydowana nowość. Drugą nowością był fakt, iż Wiktoria była drobniusieńką dziewczyną. Ona miała zaledwie około 1,50 m wysokości, była drobniutka, szczuplutka, a więc trzeba było zrobić dla niej nową koronę. Wcześniej bowiem koronowano władców zrobioną na zamówienie króla Karola II koroną świętego Edwarda, która była bardzo ciężka. Wiktoria w czasie prób, w czasie przygotowywania się po prostu nie była w stanie utrzymać tej korony dłużej na głowie, zaczęła mieć ogromne bóle głowy i było wiadomo, że po prostu trzeba zrobić dla niej wersję kobiecą, leciutko. I taka też korona powstała. Ogólnie cała koronacja rzeczywiście Osiągnęła ten cel, który był zamierzony. Miała przekonać naród do nowej królowej, miała naród oszołomić, zachwycić, sprawić, że wszyscy zakochają się w młodej królowej. Jednak czasami bywa tak, że miłe złego początki. I tak było w tym wypadku. Wkrótce miało się okazać, że ci sceptyczni, którzy twierdzili, że ten zachwyt nie jest. Wskazany, że to jest zachwyt tylko i wyłącznie na zasadzie takiego efektu świeżości, jest jak najbardziej złudny. I że Wiktoria tak naprawdę mentalnie nie jest gotowa do tego, by zostać królową. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na moje konto na Instagramie, gdzie prawie codziennie pojawiają się informacje na temat wydarzeń z historii Anglii i Wielkiej Brytanii. Zapraszam Was również oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do tysiąca subskrypcji. Jak pojawi się tysiąc subskrypcji, zastanowię się nad jakimś QA. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Kochani, bardzo Wam dziękuję w ogóle za wszystkie komentarze. Każdy komentarz czytam. Staram się na nie odpowiadać, jeśli tylko mogę i mam na to czas, ale naprawdę czytam je wszystkie i bardzo Wam dziękuję za przemiłe słowa. Czasami to aż nie wiem co powiedzieć i mnie zatyka, a zdarza mi się to rzadko w sumie, więc chyba to dobrze. Pytania o to. O kim będą kolejne odcinki? To są pytania dla mnie o tyle trudne, że ja w sumie tego tak za bardzo nie wiem. Robię te odcinki tak, aby to było dla mnie interesujące, czyli staram się zmieniać te okresy historyczne, ponieważ jestem typem zadaniowca, nie lubię robić jednej rzeczy, czyli jakby miała robić na przykład tylko o średniowieczu i tylko o średniowiecznych władcach, filmy to pewnie szybko by mi się to znudziło. Także proszę o zrozumienie, lubię sobie poskakać po historii, mam nadzieję, że wy też. Kochani, zapraszam was również bardzo serdecznie. Wiadomo, że jeszcze nie w tym momencie, ale myślę, że wszystko idzie ku lepszemu, więc zapraszam was do Londynu, zapraszam was na wspólne zwiedzanie. Jeżeli do mnie napiszecie maila na adres mailowy, który podam w opisie odcinka, możemy się umówić na takie zwiedzanie. Chętnie was oprowadzę. Możecie sobie zarezerwować w tym momencie zwiedzanie, nawet za rok, jeżeli uważacie, że to dopiero za rok wszystko się skończy, ale czemu nie? Zawsze warto robić jakieś plany. Także zapraszam Was do moim zdaniem jednego z najpiękniejszych miast na świecie. Chętnie pokażę Wam różne historyczne i nie tylko miejsca. Polecam Wam również naukę angielskiego online. Adres mailowy do doskonałego, moim zdaniem, nauczyciela znajdziecie w opisie odcinka. Możecie się zapisywać, zajęcia są na każdym poziomie zaawansowania indywidualne i grupowe, także wszystko można sobie dogadać, jeżeli potrzebujecie pomocy z angielskiego. Polecam gorąco. Tymczasem zapraszam Was już na następny odcinek Wyspy Historii, który już za tydzień przyjrzymy się z bliska dalszym losom królowej Wiktorii. Bardzo Wam za wszystko dziękuję i do zobaczenia. Pa!